W rekrutacji do placówek ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 weźmie udział podwójny rocznik, czyli uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Pytanie, czy jeleniogórska oświata jest na to przygotowana? Paweł Domagała, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, uspokaja, że w przypadku naszego miasta nie będzie problemu z przyjęciem podwójnego rocznika. Nasze miasto jest w o tyle dobrej sytuacji, że z chwilą, kiedy w poprzedniej reformie 16 lat temu tworzyliśmy sieć szkół biorącą pod uwagę powstawanie gimnazjów, cztery z nich powstały w zespołach szkół. Był to zespół szkół rzemiosł artystycznych, zespół szkół ogólnokształcących numer 1, zespół szkół elektronicznych i gimnazjum numer 3, a także zespół szkoły podstawowej numer 15 i gimnazjum numer 5. Stąd też dzisiaj w tych właśnie zespołach jest sporo wolnego miejsca w pomieszczeniach z uwagi na to, że gimnazja zostały wygaszone. Jak zapewnił nas naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, w pozostałych placówkach również jest dużo wolnych miejsc. Wszystko przez pogłębiający się w ostatnich latach niż demograficzny. Jednak o ile problemu z przyjęciem do szkoły może nie być, to z pewnością dużo trudniejsze będzie dostanie się do wymarzonej placówki. Na pewno nie wszyscy będą zadowoleni, ale to każdego roku tak jest. Nie wszyscy uczniowie poddający się rekrutacji z uwagi na to, że chodzi o wyniki. Szkoły szczególnie oblegane, tak jak licea ogólnokształcące, jak elektronik, mechanik, no, mogą nie przyjąć wszystkich chętnych z uwagi na słabsze wyniki. Ale za to są miejsca w innych szkołach, także każdy dla siebie miejsce znajdzie. Na domiar złego, nadal nie wiadomo, czy od 8 kwietnia do strajku generalnego nie przystąpią nauczyciele. Szykuje się gorąca wiosna w polskiej oświacie.